Sądownictwa, sędzia Maciej Mitera. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam naszych słuchaczy. Panie sędzio, czy ktoś transmituje posiedzenia, te, na których Krajowa Rada Sądownictwa przesłuchuje kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego? Czyli czy rejestrowana jest praca zespołów? Czy można na żywo to zobaczyć, gdzieś posłuchać tego? Nie, według mojej wiedzy nie. Pytam, bo premier Mateusz Morawiecki kilka dni temu przekonywał dziennikarzy, że wszyscy możemy na bieżąco śledzić i oglądać te przesłuchania. I to się zgadza. Jeżeli chodzi o posiedzenia plenarne. Jeśli nikt tego nie nagrywa i nikt tego nie pokazuje w internecie, to gdzie mogę to zobaczyć? Panie redaktorze, posiedzenia plenarne tak. Praca zespołów, można powiedzieć, nie. No to premier mówił tak. Dzisiejsza KRS podlega pełnej transparentności. Jej obrady i pytania, odpowiedzi są nie tylko nagrywane, ale można im przyjrzeć się w trybie online, czy w trybie, żeby jednocześnie śledzić, jak odbywają się przesłuchania. Czy premier wprowadził mnie, naszych słuchaczy, w błąd? Nie, nie. Powiedział prawdę? Tak to wygląda? W mojej ocenie nie. Jest to wypowiedź poprawna. Czyli mogę w trybie online przyglądać się przesłuchaniom kandydatów? Przesłuchaniom samych nie, bo na posiedzeniu... Ale premier mówił, że mogę. Posiedzenia plenarne? Nie, przesłuchania. Pytania, odpowiedzi. Panie redaktorze, inaczej, stwierdzę. Jeżeli przygotowywałbym się w zaciszu domowym do oceny kandydata, no to zgodzi się pan ze mną, że trudno, żebyśmy kamerkę online zainstalowali u mnie w domu, bo muszę zapoznać się z oceną kandydata. Pytam o stan faktyczny, nie pytam o ocenę, panie sędzio. Mogę online obejrzeć te przesłuchania, czy nie? Pracę zespołu w mojej ocenie nie, ale być może było rejestrowane. Natomiast mówię, co do pracy zespołów, nie. Nie ma transmisji. Jest transmisja online posiedzenia plenarnego, które de facto, czy na którym de facto Rada co robi, głosuje. Ale nie przesłuchuje, nie zadaje pytań i nie wysłuchuje odpowiedzi. Rada może to robić. Ale nie robiła tego. Nie robiła, natomiast co do... Musimy odróżnić. Pracę zespołów nie, natomiast posiedzenia plenarne, gdzie może być poproszony kandydat, tak, i chyba no to mówię, prezes dalej. Rady Ministrów to miał panie na sędzio, myśli. Jak to się stało, że KRS do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego rekomendowała kandydatkę skazaną w postępowaniu dyscyplinarnym panią Małgorzatę Ułaszonek-Kubacką? Panie redaktorze, no cóż mogę powiedzieć. Fakty są niezaprzeczalne i nie będę zaklinał rzeczywistości. To był błąd? Czy to był błąd? No, powiem tak. Jeżeli jest taka duża liczba kandydatów, a zgodzi się pan, że ta liczba kandydatów była, bym powiedział, bardzo duża, może, bym powiedzieć, tu wystąpić, bo to jest prawo statystyki. Może wystąpić błąd. To chce pan powiedzieć. Czy błąd? Niedopatrzenie, błąd. No ale dobrze, mniejsza bym powiedział tutaj o jakąś nomenklaturę, jeżeli chodzi o znaczenie. Pan ucieka od określenia tego, co się wydarzyło, a wiceszef KRS-u mówi wprost dziś w TVN24. No wpadka, tak to nazwał. Czy wpadka? Panie redaktorze, w dniu, kiedy zespół zapoznawał się, obradował, członkowie zespołu w mojej ocenie nie mieli wiedzy na ten temat. No dobrze, ale może nie warto było się spieszyć w tej sprawie? Obsadzania? Przesłuchiwania kandydatów i podejmowania decyzji. Nie mam wiedzy i nie chcę powiedzieć, że było to robione pochopne. Ale kandydaci, którzy... Nie. Nie. A to podpowiem panu, znów wiceszef KRS, ten sam Wiesław Johan, mówił tak, niestety pracowaliśmy w pewnym pośpiechu. No, jeśli on tak mówi, to ja mu wierzę, no bo nie mam podstaw mu nie wierzyć. Zgadza się, tylko proszę zwrócić uwagę, mówi to jeden z członków zespołu, oczywiście wiceprzewodniczący, być może w natłoku swoich obowiązków pracował w pośpiechu. Ja mam wiedzę od innych członków zespołów, którzy gruntownie przygotowywali się. Proszę zwrócić uwagę, że indaguje mnie pan na odnośnie pewnej osoby, o której no już opinia publiczna wie, że jednak... była skazana tym wyrokiem sądu dyscyplinarnego, natomiast całą rzeszę tych kandydatów, proszę zwrócić uwagę, jednak dokładnie przeanalizowano. No, i wątpliwości dotyczą też innych, ale o tym za chwilę, wracając do tej konkretnej sprawy. Pan mówi, że zespół, który przesłuchiwał, nie miał wiedzy o tym postępowaniu dyscyplinarnym i skazaniu kandydatki, ale głosując nad kandydaturą, już wszyscy członkowie KRS mieli świadomość, że ona skazana dyscyplinarnie była. Redaktorze, czy mieli świadomość? Głosowanie odbyło się, wynik głosowania państwo znacie. Ja, co prawda, nie uczestniczyłem, ale mówię, nie uciekam od odpowiedzialności, bo jestem członkiem organu kolegialnego, czyli można powiedzieć tutaj
akceptuje te rozstrzygnięcia. I przy okazji głosowania papiery na ten temat już były w KRS-ie? Formalnie 23, kiedy było to posiedzenie, była taka informacja w aktach. I mimo to KRS zdecydował, że ta osoba może pracować w Sądzie Najwyższym. Kwestia, proszę, bo są te transmisje online, od których zaczęliśmy naszą rozmowę, sprawdzić, czy tą kwestią, bym powiedział, członkowie zespołu, sprawozdawca zainteresował. Być może, a raczej już, już nie być może, po prostu ta informacja nie została przedstawiona na forum Rady, stąd głosowanie takie, a nie inne. No i teraz, czy KRS może jakoś naprawić błąd w takiej sytuacji? Sam KRS, w mojej ocenie, nie. No czyli nie, powtórnego głosowania przeprowadzić nie można? Nie. Ono nie jest obarczone jakąś wadą nieważności, prawda, abyśmy tutaj coś, to tak mówiąc już językiem prawniczym, konwalidowali, uzdrawiali. Nie. A wycofać rekomendacje można? Jest głosowanie i tego się nie da już, tak jak mówię, zaklinać w sposób, bym powiedział, który by satysfakcjonował, czy odpowiadał standardom, które przyświecają w ogóle osobom, które kandydują do z tego stanu sędziowskiego w Sądzie Najwyższym. To papiery pójdą do prezydenta i co z tym fantem zrobić, powinien prezydent, pana zdaniem? Powiem tak, znalazłem swoim bardzo skromnym zdaniem rozwiązanie, że chyba już w jednym ze stacji telewizyjnych, sugerowałem, aby sama kandydatka zreflektowała się. Tak? Co to znaczy zreflektowała się? Powinna wycofać się z kandydowania, wycofać swoją kandydaturę? Tak. Natomiast to jest, bym powiedział, suwerenne, indywidualne prawo tej osoby, jeżeli uznaje, że wszystko jest korekt, to nikt nie ma prawa naciskać na tą osobę. Ale KRS zaproponuje to w jakiś sposób delikatny chociażby? Zasugeruje takie rozwiązanie? Panie redaktorze, nie. Uchwała została podjęta, było głosowanie. Ja tylko mogę odwołać się, broń Boże, nie jako bym powiedział tutaj, czy rzecznik, tylko bym powiedział, prawnik do, nazwijmy to chociaż tej pani, przepraszam, ale nigdy nie widziałem, nie miałem z nią styczności, odwołać się jako prawnik do prawnika, że w tej sytuacji lepiej by było. Decyzja jest po stronie kandydatki. Gdyby pani kandydatka jednak, bym powiedział, nie posłuchała tego apelu, nie rozważyła w swojej, bym powiedział, tutaj jakieś przy przemyśleniach, zawsze jest jednak podmiot, pan prezydent, który to on naprawdę decyduje, kto w tym kraju będzie sędzią, czy nie. To króciutko w tej części rozmowy wyjaśnię, dlaczego dopytuję o tę sprawę tak dużo. No bo pamiętam, jak kilka tygodni temu przekonywał pan, że w Sądzie Najwyższym po nowemu, to powinni być ludzie absolutnie kompetentni o nieskazitelnym charakterze, bo sprawy etyczne są absolutnie najważniejsze. W równej mierze zawsze powtarzałem, gwarancja, rękojmia należytego wykonywania zawodu, ale i co? Nieskazitelny charakter. Bo zgodzi się pan ze mną, że możemy mieć osobę, która powiedzmy bije żonę, a jest wspaniałym prawnikiem. Jednak koniunkcja i to. Tu na chwilę wstrzymujemy głos. Polecamy adresy rmf24.pl, interia.pl. Tam rozmawiamy dalej. Sędzia Maciej Mitera wciąż z nami, rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa. Panie sędzio, może rację mają ci, którzy już wcześniej mówili, że 15 minut na zweryfikowanie, czy ktoś nadaje się do pracy w Sądzie Najwyższym, to jest wystarczająca ilość czasu. Panie redaktorze, kwadrans, wszystko jest relatywne. Jeżeli mielibyśmy porozmawiać o sprawach drugorzędnych, kwadrans jest wystarczający. Nie, ale myślę, że wiele osób nas ogląda, osób, które były na niejednej rozmowie kwalifikacyjnej w życiu. W poważnej firmie wyobraża pan sobie rozmowę w 15 minut przeprowadzoną, która sprawdza kandydata z każdej strony? Panie redaktorze, jeżeli mam materiały dotyczące danej osoby i odpowiednio wcześniej przygotuję sobie, wyrobię sobie pogląd na temat ścieżki zawodowej, na temat osiągnięć, czy w ogóle cech kandydata, ale jednak pragnę zauważyć, mam wątpliwości i chciałbym, tak jak pan doskonale wie, o czym pan przed chwilą rozpoczął naszą tutaj rozmowę, chciałbym poznać kandydata, zobaczyć.
Panie redaktorze, ja przypomnę tylko, że poprzednia Krajowa Rada, w mojej ocenie, rzadko korzystała z tych wysłuchań osobistych, aby zapoznać się. Tutaj... Ale teraz miało być lepiej, panie sędzio, miało być transparentnie, miało być absolutnie czy dużo bardziej kompetentnie. No właśnie, podaję to wątpliwość, mówiąc o tym, że nie mogę zobaczyć tego przesłuchania w internecie. Nie mogę się przekonać, jak ono wyglądało. Panie redaktorze, oczywiście jasne, czy te rozmowy... Mówię, gdybym wziął akta osobowe kandydata, jego dorobek, publikację, zapoznał się, no to przepraszam z całym szacunkiem, ale czy by to pana interesowało, jak ja się zapoznaję? Natomiast mówię o rozmowie, no bo jeśli mogę zobaczyć, jak wygląda przesłuchanie ławnika Sądu Najwyższego, a nie mogę zobaczyć, jak wygląda przesłuchanie kandydata na sędziego, to mogę pytać, dlaczego tak jest. Zgadza się. To dlaczego tak jest? Obecnie obowiązujące przepisy... stwierdzają, że jest prowadzona relacja online z posiedzenia plenarnego. Czy jest zakaz prowadzenia relacji online z przesłuchania kandydata? W mojej ocenie nie. To można było to zrobić. Panie redaktorze, nie było przeszkód. To dlaczego tego nie zrobiono? Trudno jest mi się odnieść. Krajowa Rada Sądownictwa, członkowie KRS nie dyskutowali na ten temat? Panie redaktorze, czy była dyskusja? Proszę zwrócić uwagę, że ten organ składa się ze swojego prezydium, ale też przewodniczącego. To są decyzje przewodniczącego. To kto podjął decyzję, panie sędzio, że przesłuchania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego nie będą relacjonowane w internecie, nie będą pokazywane na żywo? Panie redaktorze, nie przypominam sobie, żebyśmy dyskutowali na prezydium. Jest to decyzja przewodniczącego, który jest tutaj tym organem, no tak jak w spółkach są prezesi, tak w organie Krajowej Rady Sądownictwa jest pan przewodniczący. I to przewodniczący wydał taką decyzję. Czy wydał? No zdecydował, że nie będzie transmisji, jeżeli byłyby wnioski. Jest jakiś ślad na piśmie na ten temat? Nie przypominam sobie. Czyli on powiedział o tym komuś, że tak ma to wyglądać. Panie redaktorze, czy powiedział? Po prostu chyba wzorem lat czy poprzednich praca zespołów nie była transmitowana. Nie chce mi się wierzyć, panie sędzio, że w tak ważnej, delikatnej sprawie nikt się nad tym nie zastanawiał w Krajowej Radzie Sądownictwa, nie dyskutował, nie dopytywał, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Po prostu siłą inercji, siłą rozpędu tak to się potoczyło. Nie, to nie jest chyba siłą rozpędu. Praktyka dotychczasowa była taka, że te zespoły zapoznawały się, tak jak mówię, z materiałami, z aktami i wyrabiały sobie pogląd na temat kandydata. I tak jest swoistego rodzaju nową, o czym pan był uprzejmy sprawdzić, żeby pokazać tą nową jakość, że w ogóle te osoby zostały zaproszone. Zgadzam się z panem. Kwestia kwadrans, pół godziny, godzina. Mówię, moje ocenie, członkowie zespołu mieli już pogląd, chcieli po prostu jeszcze face to face zapoznać się z osobą kandydata, bo pan doskonale wie, że nie ma nic innego, jak bym powiedział, bezpośrednie chyba rozmowa czy zapoznanie się z człowiekiem. Zgadza się pan z posłem Piotrowiczem, który mówił, że zmiany kadrowe w sądach są po to, żeby sędziowie, którzy są zwykłymi złodziejami, nie orzekali dalej? Panie redaktorze, ja jestem sędzią Wydziału Karnego i tam jest zgodnie z procedurą karną jedna podstawowa zasada. Domniemanie niewinności, czyli jeżeli nie stwierdzi tego, mówiąc krótko, nie będzie osoba skazana, nie jest to prawomocne, no to ja tak bym powiedział bardzo ostrożnie szafuję słowami typu złodziej, oszust, bandyta. Myśli pan, że szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości nie ma świadomości, nie wie o tym, że jest domniemanie niewinności w Polsce? Uważam, że jeżeli jest prawnikiem, pełniłbym, powiedział, role oskarżycielskie w swojej przeszłości zawodowej, to wie, mogę tylko, ale mówię, musiałby pan pana przewodniczącego posła Piotrowicza zapytać, ja mogę tylko domniemywać, że chodziło mu o tak zwany stanu sędziowskiego, aby żadnych, bym powiedział, osób, którym są czy zarzucane czyny kryminalne, czy inne nawet wykroczeniowe, nie było im dane orzekać i zasiadać za stołem sędziowskim. Pytam pana jako rzecznika KRS, bo pan poseł Piotrowicz też jest członkiem KRS, więc pytanie, jak Krajowa Rada Sądownictwa zareaguje na słowa posła Piotrowicza o sędziach złodziejach? Panie redaktorze, jak zareaguje na słowa pana posła Piotrowicza? No, w jakim kontekście? Czy kogoś konkretnie miał na myśli, czy en bloc? Ale będziecie go pytać, zaprosicie go na rozmowę, będziecie próbowali to wyjaśniać?
panie redaktorze, i jestem rzecznikiem tego organu. Dlatego pana o to pytam. To nie jest mój, bym powiedział, prywatny organ. Na pewno ta kwestia zostanie poruszona na forum prezydium. Pytam o to dlatego, że sędzia Iwulski pisze dzisiaj z Sądu Najwyższego, wysyłając pismo do KRS właśnie, i pisze tak: domagam się zajęcia jednoznacznego stanowiska wobec tej wypowiedzi naruszającej prawa sędziów Sądu Najwyższego. Proszę zwrócić uwagę, nie przytoczył pan, czy i mówię, nie chcę wchodzić w adwokata pana posła Stanisława Piotrowicza, czy mówił konkretnie o sędziach Sądu Najwyższego, czy mówił o sędziach... Kiedy to mówił, nie było wiadomo, o kim mówi, bo tak to powiedział, że każdy to odebrał tak, jak pewnie chciał, czy mógł to odebrać. No, proszę zwrócić uwagę, członek Krajowej Rady Sądownictwa, pan Stanisław Piotrowicz, jest też politykiem. Znane są przykłady tutaj, że politycy wypowiadają się, że dość, bym powiedział tutaj, sędziów, którzy mówiąc krótko, popełniają czyny kryminalne i być może to miał na myśli. Co miał? Nie wiem. Ma pan rację. Należy zapytać pana posła Piotrowicza, kogo miał na myśli. I prezydium Krajowej Rady Sądownictwa zapyta pana posła Piotrowicza o to. Tak, jak mówię, ja jestem tylko szeregowym członkiem. Rzecznikiem KRS. Zgadza się, natomiast pytam, co zrobi nie KRS. Ja indywidualnie podejmuję decyzję. Na forum prezydium zastanowimy się, podejmiemy stosowne czynności, panie redaktorze. Czy KRS ma już gotowe uchwały z rekomendacjami dla poszczególnych kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego? Nie, chodzi tutaj o przesłane uchwały, które będą odzwierciedlały wynik głosowania. Nie, w mojej ocenie nie. To również jest rozstrzygnięcie pana przewodniczącego. Pan przewodniczący aktualnie znajduje się na urlopie i on musi wydać stosowne zarządzenia w tym zakresie. Czyli z KRS do Kancelarii Prezydenta nie wpłynęły jeszcze żadne dokumenty dotyczące tych przesłuchań i rekomendacji dla poszczególnych kandydatów? Czy nie wpłynęły? Jeżeli nie zostało wydane tutaj zarządzenie, aby przekazać, to siłą rzeczy logika nakazuje twierdzić, że nie. I to się wydarzy po powrocie przewodniczącego z urlopu. Tak, bo on jest tylko osobą kompetentną, panie redaktorze. Czyli w tym tygodniu to się wydarzyć nie może, bo jeśli do końca tygodnia przewodniczący jest na urlopie, to jeszcze poczekamy kilka dni co najmniej. Zdecydowanie. Logicznie rozumuję. Tak, jeżeli nie przerwie urlopu, nie chcę być tutaj posądzony, prawda, jeżeli pan przewodniczący znów w poczuciu, a jest człowiekiem bardzo, bym powiedział, odpowiedzialnym i w poczuciu tego, co wykonuje. Jeżeli nie przerwie urlopu, to tak, po upływie tego tygodnia. To w przyszłym tygodniu to już będzie zrobione? Czy są jeszcze jakieś prace, które trzeba wykonać, żeby te uchwały przygotować i wysłać? Panie redaktorze, kwestia tak zwanych technicznych przygotowania przesłania. Chyba tylko to pozostaje. Ale mówię, musiałby pan pytać pana przewodniczącego, bo ja jestem upoważniony tylko do tej wypowiedzi, której pana udzieliłem. A czy z decyzjami w sprawie tych nowych sędziów Sądu Najwyższego pana zdaniem prezydent powinien poczekać na orzeczenie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie sędziów Sądu Najwyższego właśnie? Panie redaktorze, byłoby nie taktem, gdybym ja, nie będąc rzecznikiem, chociaż podobno wakat się teraz robi... sugerował, nakazywał głowie państwa. To jest nie oczekuję absolutnie, żeby pan cokolwiek nakazywał, pytam o pana opinię tylko, a pytam dlatego, bo jeśli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda orzeczenie już po tym, jak pojawią się nowi sędziowie w Sądzie Najwyższym, będziemy mieli problem? Pojawi się jakaś kwestia chaosu organizacyjnego? Nie, mówię, nie jestem upoważniony, to są decyzje pana prezydenta, natomiast ja, i nie chcę teraz wypowiadać się jako rzecznik, ale powiedzmy jako sędzia Mitera, nie, ja bym nie czekał, bo ta procedura ma się nijak do tych pytań prejudycjalnych i rozstrzygnięcia. Nie czekał. Ale to jest, mówię, zastrzegam, moje prywatne stanowisko. A czy ktoś zgłosił się na miejsce profesor Gersdorf w Sądzie Najwyższym, bo mamy nowe obwieszczenie, nowe postępowanie, nowi kandydaci się mogą zgłaszać, w tym właśnie na miejsce profesor Gersdorf? Panie redaktorze, nie ma obecnie żadnych osób, które by aplikowały na te nowe obwieszczenia pana prezydenta. Mówię, do godziny 15 nie było. Być może wpłynęły i proszę mieć na uwadze, że do 15 nie było takich kandydatur. Panie sędzio, czy do tej pory Sąd Najwyższy działał źle? Panie redaktorze, mnie nauczono, że zawsze może być lepiej w każdej dziedzinie. Nie oceniam, czy Sąd Najwyższy, czy sądy powszechne, czy nie. Zawsze może być lepiej.
Domyślam się, że pana pytanie będzie sprowadzało się do tego, czy zmiany były konieczne ogólnym niepojętym wymiarze sprawiedliwości. Nie, a pytam o nie ogólnie pojęty wymiar sprawiedliwości, ale o Sąd Najwyższy. Pytam dlatego, no bo są sędziowie, którzy pytają, po co te zmiany w Sądzie Najwyższym, akurat w Sądzie Najwyższym, który działał tak jak działał. Pan rozumie, po co są te zmiany? No to, że zawsze, czy rządzący, czy decydenci, no mając na względzie to dobro wspólne, dobro społeczeństwa, no chcą usprawnić pewne działania. Odpowiem panu tak. Będąc wielokrotnie zapraszany do różnych programów interwencyjnych, widziałem różne rozstrzygnięcia, a za tymi rozstrzygnięciami, uwaga, teoretycznie poprawnymi z punktu widzenia, kryły się nierzadko dramaty i no sytuacje, bym powiedział, naprawdę naprawdę, nie boję się tego nazwać, no skandaliczne. Tylko do konkretu wracając, do Sądu Najwyższego właśnie. No bo pytam o to z konkretnego powodu, bo o tym, że zmiany są potrzebne, mówi na przykład dzisiaj bardzo głośno pan poseł Piotrowicz, jako szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Tylko, że to jest ten sam polityk, który kilka lat temu w Sejmie, w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości, chwalił Sąd Najwyższy i gratulował mu sprawności działania. Przytoczę słowa z debaty sejmowej z 2012 roku. Można powiedzieć, że na tle sądów powszechnych Sąd Najwyższy błyszczy, jeżeli chodzi o szybkość orzekania. Jest ona na poziomie europejskim. To niewątpliwie satysfakcjonuje. No i znowu chyba... Co się stało od tamtego momentu takiego w Sądzie Najwyższym, że trzeba było to wszystko tak bardzo zmienić? Panie redaktorze, to nie jest ucieczka z mojej strony, ale wydaje mi się, że autorem pana pytania powinien być jednak pan Stanisław Piotrowicz. Proszę zwrócić uwagę, że wiele osób zmienia poglądy, politycy, no mają nie, to nie, dość... Nie, panie sędzio, pan jest adresatem tego pytania, bo pan bierze udział w tym procesie zmieniania polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jak rozumiem, z jakiegoś powodu. Pytanie, co się stało z Sądem Najwyższym od tamtego czasu, że trzeba go tak bardzo zmienić. Panie redaktorze, trudno jest mi powiedzieć, zacytował mi pan słowa, oczywiście biorę za dobrą monetę i wiarę, że to faktycznie nie, pan Stanisław... Gdyby pan nie wierzył, mam dla pana przygotowany stenogram tamtego posiedzenia, z zaznaczeniem, to są te słowa. Mówię, musiałby pan zapytać pana Stanisława Piotrowicza, trudno jest mi się odnieść, no skądś jakaś wiedza poparta, że i w jakim kontekście... Nie wiem, trudno jest mi się odnieść, panie redaktorze. Czy wakaty, które tygodniami czekają teraz na zapełnienie w Sądzie Najwyższym, pomogą w szybkości orzekania Sądu Najwyższego? No tak, no stworzone zostały dwie nowe izby. Izba Dyscyplinarna i Spraw Publicznych. Proszę zwrócić uwagę, że te sprawy cały czas tam napływają, zalegają. No, i nie są rozpatrywane. I nie są rozpatrywane. Dlatego to też bym powiedział tutaj odpowiedź odnośnie tej szybkości pośpiechu. No... Należało to kiedyś robić. Mówię, nie popełnia błędów tylko ktoś, kto nic nie robi. Czy będzie szybkość, sprawność? Panie redaktorze, to jest system naczyń połączonych. Nie wystarczy tylko wymiana, nazwijmy to kadrowa, personalna. Muszą iść za tym, bym powiedział, odpowiednie środki, procedury. To jest system naczyń połączonych. No tak, miała być cała reforma postępowania cywilnego, na którą czekamy. Minister Ziobro ogłaszał tę reformę w listopadzie ubiegłego roku. Do tej pory projekt tej ustawy, już wtedy pokazywany, nie wyszedł jeszcze z rządu. Rząd go jeszcze nie przyjął. Że to są kwestie skomplikowane, bardzo trudne. To nie można. Ja pracowałem w Departamencie Legislacyjnym. Proszę mi wierzyć, że kwestia tam każdego przecinka, średnika, spójników. Ja nie mówię, tutaj faktycznie zgodzę się z panem, tutaj szybkości nie zalecam. Takie ustawy widzieliśmy i pan, i ja, bardzo szybko przez Sejm, nie powiem przepychane, procedowane w Sejmie, kiedy trzeba, można. Kwestia uchwalenia, zgodzę się z panem, że ścieżka legislacyjna. Ja mówię tylko o czym? O redagowaniu przepisów, które w mojej ocenie to jest jednak sztuka. Jeżeli ktoś nie ma, bym powiedział, tej aplikacji legislacyjnej, proszę mi wierzyć, poprawne zredagowanie przepisów, dostosowanie do całego systemu, aby to było spójne, logiczne, konsekwentne, zgodne z prawem Unii Europejskiej. Panie redaktorze, nazwę to sztuką, to jest sztuka. No ale... O pośpiechu rozmawialiśmy już dzisiaj. Wiemy, jak to się może skończyć. Sędzia Maciej Mitera, rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję państwu. Dziękuję panu.